Jeśli chodzi o leczenie dny moczanowej, to trzeba pamiętać o tym, że mamy takie leki, które stosujemy w leczeniu napadu oraz takie, które stosujemy w profilaktyce. W leczeniu napadu stosujemy na przykład indometacynę, naproxen, sulindac, także możemy podać dostawowo glikokortykosteroidy, a także mamy taki lek kolchicynę, która hamuje tutaj mikrotubule. Te mikrotubule są w różnych komórkach, no także w tych komórkach zapalnych, na przykład w leukocytach, i wtedy te leukocyty mają jakby zmniejszoną migrację do tego miejsca zapalenia, tak więc objawy tak się polepszają, pacjentowi to przynosi ulgę. Trzeba jednak pamiętać, że jest to lek obarczony licznymi tutaj działaniami niepożądanymi, na przykład może spowodować bóle brzucha oraz biegunkę. Natomiast jeśli by często zdarzały się takie napady, żeby wychodziło na to, że pacjent jakby bardzo często zażywa ten lek, to może ta kolchicyna wtedy doprowadzić do nawet do mielosupresji, do hematurii, do neuropatii obwodowych, również na przykład do zapalenia żołądka. Tak więc nie jest już to lek tak wykorzystywany jak kiedyś. Jeśli chodzi o profilaktykę, to mamy tutaj allopurinol i probenecid. Allopurinol hamuje syntezę, natomiast probenecid nasila wydalanie. Allopurinol dokładnie chodzi o to, że on hamuje taki enzym oksydazę ksantynową i wtedy ta synteza kwasu moczowego jest mniejsza. Jeśli chodzi o tą inhibicję tego enzymu, to trzeba pamiętać o tym, że właśnie przez to może dojść do różnych interakcji allopurinolu z innymi lekami, na przykład z 5-merkaptopuryną, jak wiemy, lek stosowany tutaj jako lek przeciwnowotworowy. Allopurinol prawdopodobnie zwiększa stężenie tej 5-merkaptopuryny. Jeśli chodzi o probenecid, to on hamuje jakby wchłanianie zwrotne kwasu moczowego, tak więc tym samym powoduje, że więcej jest wydalane z moczem tego kwasu moczowego. No i tu ważnym działaniem niepożądanym jest to, że jeśli jest bardzo dużo wydalane tego kwasu moczowego, to może dojść do powstania kamieni właśnie z tego kwasu moczowego, co jest bardzo tutaj wiadomo niekorzystne, jeśli taki kamień powstanie. No i jeszcze tutaj, tak nawiasem mówiąc, nie od niemoczanowej, ale o hiperurykemii, ponieważ często jest ona wywołana tutaj działaniem cytostatyków, które stosujemy w leczeniu tutaj nowotworów. Szczególnie to jest związane tutaj z leczeniem białaczek, ziarnicy złośliwej i chłoniakach. Kiedyś używano tutaj allopurinolu, natomiast teraz mamy już taki nowy lek, rasburicaza. I tutaj jest ona bardzo skuteczna i jest to rekombinowana oksydaza moczanowa.